Dzisiaj, to znaczy w czwartek na godzinę 17 dojechał do Tomaszowa na spotkanie z mieszkańcami, z młodzieżą. Eurodeputowany pan doktor Jacek Sagurz-Wolski. Na sali było nie za bardzo dużo osób, bo Tomaszów jakoś taki nie jest chętny na spotkania z mądrymi ludźmi, nie wiem dlaczego, ale ta grupa młodych ludzi z drugiego liceum, która była na sali, była bardzo zainteresowana wykładem pana doktora, pana eurodeputowanego. To jest człowiek wyjątkowo kontaktowy, mówiący normalnym językiem, językiem, który dociera i do młodych, i do starszych. I uważam, że to jest człowiek, którego nie możemy się wstydzić, jeśli chodzi o Unię Europejską. I ja mu życzę z całego serca, żeby tym eurodeputowanym na tę kadencję został. No, postanowiliście tutaj przyjść. Po co? Nie wiem, my się czegoś więcej dowiedzieć o naszym mieście i naszym kraju. A i to się dogrywamy. Przyszliśmy tutaj, chcąc zobaczyć, co tak naprawdę ten człowiek chce nam przegadać. Posłuchać jego racji. Nie wiem, my jeszcze nie głosujemy, zaraz będziemy głosować, więc już teraz musimy sobie... coś wiedzieć. Wyrabiać poglądy. Wyrabiać poglądy. A, no super. Pierwszy w Polsce skwer imienia 4 czerwca 1989 jest w Tomaszowie, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej 5 lipca 2005 roku. To jest skwer Barlickiego-Warszawska, z kamieniem, z tablicą. Także, panie ministrze, byliśmy jedynym, może teraz dzisiaj ktoś ma jeszcze, ale pierwszy samorząd w Polsce, który w sumie uhonorował rocznicę czerwca 1989. Kiedy Polska zacznie mówić jednym głosem? Bo przecież to ośmieszamy się na całą Europę, jak prezydent z premierem kłóci się o samolot, albo kto ma jechać z delegacji. Sądzę to samo co pan. Uważam, że jest fatalnie, na to się nakładają spory polityczne i charaktery ludzi, ale musimy zmienić konstytucję. To może być tak, że są dwa rządy, dwie polityki zagraniczne, dwa ośrodki władzy. Konstytucja jest błędnie napisana. Nawet czy mało kto wie, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, a premierem Jarosław Kaczyński, to też były między innymi różnice zdań. Nieduże, niegwałtowne, byście załatwiali sprawy w rodzinie, ale też. Można, znaczy nawet aniołowie na tych dwóch stanowiskach będą ze sobą się nie zgadzali albo konkurowali. Jest błędnie skonstruowana konstytucja. Na to się nakłada to, że jesteśmy szalenie kłótliwym narodem. Dzięki Bogu, żeśmy się nie kłócili w sprawach fundamentalnych do wyjścia do NATO i do Unii, bo byśmy wylądowali jak Ukraina, czyli na dnie, bo oni zaczęli się kłócić przed osiągnięciem tych celów, a my po. Ale generalnie biorąc, no, tracimy nasze szanse. Także w tym całym obrazie pozytywów, ale to jest jakby sprawa krajowa, to nie jest kwestia Unii, tylko tego, że my się nie możemy pogodzić. I jest to, o czym pan mówi. Wysłałem wczoraj kolegę z mojego liceum. Woda historii, to nie pamiętam. Że uczniowie na wejściu pilnowali, czy każdy ma tarczę. I taki mały facetik przyszedł i mówił, masz tarczę? I go wyrzucili parę razy. Wśród dwóch nowych profesorów. Tylko młodo wyglądał. Gdybyście kiedykolwiek chcieli obejrzeć na żywo w Radzie Parlamentu, w którym się opowiadałem, www.europal.tv możecie na żywo normalnie oglądać. I słuchać w polskim. A ja mam nadzieję, że tych młodych ludzi, kiedy pan minister zaprosi do Brukseli. Jak zdać na egzamin. To no tak, jak po maturze. No jeżdżę po województwie łódzkim, mam szereg spotkań i spróbuję zdać sprawę z tego, co robiłem jako wybrany przez obywateli europoseł w Parlamencie Europejskim przez te 5 lat i jakie problemy przed nami leżą. To jest cel moich wizyt i rozmów. Musimy zawalczyć w kolejnej kadencji o budżet, w tym o środki finansowe dla Polski. Musimy zająć się problematyką bezpieczeństwa naszego na wschodniej granicy, czyli polityką wschodnią. Musimy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne, między innymi gazowe. Wreszcie musimy przypominać o ważnych polskich interesach i o polskiej historii. Unia Europejska, dzięki Bogu, postanowiła walczyć z kryzysem razem, a nie każdy z osobna. Gdyby tak było, to najbogatsi by sobie najłatwiej z tym dali radę, a biedniejsi by ucierpieli. Całkiem potężne fundusze na walkę z kryzysem są wydatkowane. To jest około 400 miliardów euro, z czego również Polska korzysta.
Sądzę, że dzięki tym środkom plus wzmożona nowa kontrola rynków finansowych, czyli banków, rajów podatkowych, różnego rodzaju nieprawidłowości finansowych spowoduje, że przyczyny takich kryzysów zostaną wyeliminowane i to jest wspólna odpowiedź zdecydowana na poziomie Unii Europejskiej, między innymi przegłosowana w maju przez Parlament Europejski. Ja sądzę, że młodzież to jest ta grupa naszego społeczeństwa, która po pierwsze traktuje to, że jesteśmy w Unii jako rzecz naturalną i dzięki Bogu. Ja spotkałem się teraz niedawno z przedszkolakami, które mają właśnie 5 lat, czyli urodziły się już w Unii Europejskiej, ale nawet te tomaszowskie dzieci z gimnazjum, czy z liceum, dla nich to jest oczywiste, że bez paszportu mogą sobie pojechać gdzie chcą w Europie. Dla nich jest, czy za chwilę będzie oczywiste, że mogą pojechać studiować gdzie chcą, że nikim nie zamknie drzwi przed nosem i że wszędzie muszą być traktowane na równej stopie jak ich rówieśnicy z Francji, Niemiec, Austrii, czy Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii. Także to jest nasza nadzieja i dobrze, żeby oni tą naszą pozycję w Unii Europejskiej a wykorzystali, ale b wywalczyli, żebyśmy jeszcze bardziej byli mocno osadzeni w Unii Europejskiej i żebyśmy się wreszcie poczuli bezpiecznie i w domu. No i oczywiście, żebyśmy się wzbogacili, znaczy żebyśmy mogli dogonić zachodnią Europę, od której żeśmy odstali na skutek 50 lat komunizmu, a którą musimy gonić, którą gonimy dzięki temu, że jesteśmy częścią Unii, dzięki temu, że przypływają do nas fundusze unijne, ale musimy to wszystko robić i lepiej, i szybciej. Sądzę, że ta nowa generacja, mam nadzieję, zrobi to jeszcze lepiej niż starsza generacja. 5 lat minęło od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i można się zastanawiać, jaki jest tego bilans. Wydaje się, że Unia dla Polski ważniejsza niż tak naprawdę to sądzimy. Gdyby sądzić po tym, co jest to w gazetach telewizowych i tak dalej, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że około 2/3 polskiego prawa ma swoje źródła w prawie europejskim. Że około 1/5 polskiego budżetu, to jest budżetowość ze środków unijnych wywodzących się, albo środki, które z tymi polskimi budżetowymi środkami są związane. I po trzecie, że główne kierunki polskiej polityki zagranicznej, takie jak polityka wschodnia, polityka naszych sąsiadów, tak jak Białoruś, czy Ukraina, czy Rosja, czy bezpieczeństwo energetyczne, czyli dostawy gazu i ropy, też są związane z polityką Unii Europejskiej, bo myśmy sobie z tym nie dali rady, gdyby nie nasze członkostwo. I chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, jaki jest bilans, czy jakie są efekty w 3 punktach. Po pierwsze, jakie są efekty polityczne. Wydaje mi się, że 5 lat naszego pobytu w Unii Europejskiej sprawiły, że jako kraj jesteśmy lepiej postrzegani niż byliśmy wcześniej. Także pozycja polityczna wzmocniona i również te argumenty, o których już mówiłem, w razie potrzeby za nami stoi Solidarność Unijna i jest taka zasada, że jak ktoś ma kłopoty, to się za nim ujmują. Napływają do nas dużym strumieniem inwestycje zagraniczne, dzięki temu się szybciej rozwijamy. 4 środki te pomocowe unijne, z budżetu unijnego wpływają. Polska na te 7 lat, bo takimi 7-latkami finansowymi Unia Kroczy 2007-2013, my dostajemy 67 miliardów złotych. Stąd się bierze te moje 10 rocznie. Także te 3 czynniki, handel zagraniczny, inwestycje i środki unijne po prostu wpłacane, czy przesyłane do Polski, wykorzystywane gorzej, lepiej z problemami. Możemy oczywiście rozmawiać, czy my to dobrze robimy, czy dość szybko, czy dość dobrze wchłaniamy te środki. Ale generalnie biorąc, to produkuje wzrost gospodarczy i to się składa na to, że my jak gonimy czołówkę, czy tam gonimy średnio. I jeżeli będzie nam dane korzystanie z tych środków, a będzie tak długo, jak jeszcze będziemy poniżej 75% średniej unijnej, a to będzie prawdopodobnie jeszcze po 2021 roku, tych takich tłustych lat będziemy mieli 3+7+7. Jeśli chodzi o kolejne 7-latka, o którą będziemy walczyli w parlamencie i kształt. Po 2021 roku to prawdopodobnie zaczniemy, że tak powiem, przypołować się na poziomie gospodarczym Niemiec, dzisiejszej Hiszpanii, czy dzisiejszych Włoch. Może trochę później, zależnie od tego, jak będzie wyglądała sytuacja kryzysowa. No i trzeci aspekt tego bilansu, mówię polityczny,
ranga. Nasza wzrost ekonomiczny szybciej się rozwijamy dzięki tym trzem czynnikom, o których mówimy. No i czwarty jest obywatelski. To znaczy, co to oznacza, że jesteśmy w Unii dla każdego z nas? Oznacza to, że w zasadzie powinniśmy być traktowani we Francji jak Francuz, w Portugalii jak Portugalczyk, w Wielkiej Brytanii jak Brytyjczyk, bo nie musimy mieć paszportu, możemy swobodnie podróżować, mamy wszystkie uprawnienia. Kiedy jedziemy tam, powinniśmy być leczeni, udzielona nam pomoc, bo tak są te harmonizowane przepisy. Te przepisy o zabezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. No i mówię do młodzieży, po prostu możecie pojechać, jak już będziecie na studiach, czego wam życzę. Normalnie się możecie studiować, nie wiem, w Londynie, czy w Paryżu, czy w Wiedniu. Tak jak Witek, Austriak, czy Brytyjczyk.